Przemówienie pana Junckera jest miarą upadku Unii Europejskiej. Jego receptą na obecny kryzys jest jeszcze więcej tego samego. Więcej imigrantów, więcej centralizacji, władzy w rękach Unii Europejskiej. Więcej unijnych instytucji i więcej unijnego socjalizmu i oczywiście więcej euro. Spośród wielu scenariuszy, jakie były możliwe do przyjęcia, Juncker wybrał zdecydowanie najgorszy. Polityka imigracyjna, która okazała się klęską, będzie kontynuowana. Nadal aktualny jest pomysł realokacji, nadal intencją Unii Europejskiej będzie ułatwianie imigrantom pozostanie w Europie poprzez utrzymanie pomocy socjalnej. Juncker właściwie nie dotknął tematu terroryzmu, nie widzi związku między zamachami w Europie a masową imigracją. Jako rozwiązanie proponuje powołanie kolejnej instytucji europejskiej. Według Junckera remedium na trudną sytuację ekonomiczną w Europie jest powołanie kolejnych kilku instytucji, które zajmą się regulacją rynku, na przykład w zakresie pracowników delegowanych. Juncker chce rządzić dekretami i centralizacją. Domaga się, by wszystkie państwa przystąpiły do strefy euro i dokładnie tego Polska powinna się wystrzegać. Chce kolejnego ministra gospodarki i finansów. To jest jakaś obsesja Junckera, który działa w schemacie. Jeśli jest problem, to powołajmy kolejną instytucję z kolejnymi urzędnikami. Juncker deklaruje, że kocha Europę. Tymczasem jej nie rozumie i na pewno nie szanuje. Żyje w świecie odległym od życia przeciętnego Polaka, Francuza czy Włocha. Dla Junckera Europa to tylko Unia Europejska, zbiór kilku utopijnych tez i coraz więcej instytucji, a to za mało dla naszego kontynentu. Takiej Unii należy się wystrzegać.